hejo kochani, witajcie w cudownym odcinku, który będzie dzisiaj poświęcony różowej śmince. Jak widzicie, mam tutaj mnóstwo różowych, słodkich dodatków. No i oczywiście nie mogło zabraknąć prawdziwej, różowej, słodkiej śminki. To co? Chyba zaczynamy! Jeżeli macie pomysły na jakieś inne odcinki, to piszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Ja na pewno skorzystam z Waszych rad. No a teraz zaczynam od różowego pokoiku. Może nawet to będzie domek świnki Pepy? Na początek jednak jakaś słodka tapeta. Może taka cegła? Ależ przesłodko to wygląda. No i oczywiście jakaś przesłodka sypialnia. Możemy się pokusić na dwa łóżka wiszące. Niestety dwa się tutaj nie zmieszczą, więc zróbmy może takie dwa, które mają bardziej uszy króliczka, ale też wyglądają fajnie. Mi się bardzo podobają. Jedno będzie przy oknie, drugie będzie tutaj na środku, a pomiędzy nimi damy regał. O taki, super też wygląda. Z drugiej strony może, chciałam coś nieco mniejszego, ale może damy jakąś taką szafeczkę albo jakiś o taki stołeczek. Przesłodko to wygląda, koniecznie muszą się jeszcze pojawić jakieś różowe dodatki, ale to za chwilkę, najpierw jednak jeszcze zasłonki. Na ziemi jakiś słodki dywanik, czy znajdziemy coś różowiutkiego? Różowe serduszko, no oczywiście, że musi się ono tutaj pojawić i ja już nie będę czekać dłużej, tylko zobaczcie, świnka już wyląduje tutaj, chociaż jestem ciekawa, czy możemy ją powiesić. Sprawdźmy to zatem, weźmy sobie jakiś haczyk, na przykład takie zwykłe serduszko, powieśmy je tutaj, da się powiesić, o wow, ale czadowo, do tego jeszcze musi być drugi haczyk, ponieważ mam tutaj przesłodką piżamkę jeszcze. Gdzie ona się tutaj kryje? O, w jednym z tych pudełek. Zobaczcie, jaki przepiękny różowy strój. No i wygląda naprawdę super. A obok dajmy jeszcze jakieś rysunki, na przykład o, takie nalepki. Pięknie to wygląda, no i szczególnie ta wisząca świnka, która jest tak naprawdę chyba jakąś nawet lampką. Na stoliku dajmy jeszcze taką różyczkę. Pudełeczka poustawiajmy tutaj na półkach. Zobaczmy jeszcze, jakie dodatki mamy. Może tutaj będzie jakaś świnka. Jest myszka. Jest świnka różowa. I dajmy więcej tych świnek. Niech ona jeszcze, o tutaj stanie taka świneczka. Trzy świnki. Przepięknie wyglądają. Teraz może jeszcze jakieś różowe książki. Zobaczmy, cóż my tutaj mamy. Najpierw jednak weźmy takie małe różowe pudełeczko. I jak weźmiemy pudełko, to powinniśmy tam do środka ustawić właśnie książki. Zatem jedna książka, druga tuż obok, a trzecią postawmy jeszcze tutaj na samej górze, a obok niej jeszcze jedno. Na ziemi porozrzucajmy jeszcze różowe poduszki. Im więcej poduszek, tym jest właśnie bardziej miękko. Ta-dam! Zobaczcie, jak fajnie. W oknie chciałabym postawić kwiaty. Tutaj mam takie dwa specjalne wazoniki, więc może jeden z nich tutaj postawmy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. O, tutaj w rogu, zaraz przy tym łóżku. No słuchajcie, sypialnia zaczyna wyglądać naprawdę super. Faktycznie przypomina jakąś uroczą, słodką świneczkę. Jeszcze mamy tutaj jakieś gadżety, ale one może będą zaraz w pokoiku obok. Chciałabym teraz pomponiki, bo one mi się zawsze kojarzą z taką uroczą, słodką świnką. Pomponiki oczywiście w kolorze różowym. Myślę, że powiesimy je po prostu tutaj na różnej wysokości i tutaj w oknie również koniecznie. Chociaż jeszcze musimy zrobić miejsce na jakieś lampy wiszące. Ja sobie wybiorę lampy również w kolorze różowym. Gdzieś tutaj są takie przepiękne małe klosze. O właśnie to. Jedna lampa tutaj, druga w oknie. Ta-dam, ta-dam. Chyba skończyłam. Jeszcze tylko roślinki. Wybierzmy tę roślinkę. Wybierzmy jeszcze to. I chyba to dużego takiego. Dobra, stawiamy to tutaj, do tego jeszcze nasza ta roślinka i palma. Tadam, tadam, skończone! Tak się prezentuje pokój numer 1. Przepiękna sypialnia prawdziwej świnki. Zobaczcie, jak przepięknie. Teraz czas na jeszcze jeden malutki pokoik, w
którym to zrobimy miejsce do wypoczynku. I musi się tutaj pojawić przepiękna różowa ściana. Do tego dajmy jeszcze jakąś fajną podłogę. Cóż by tutaj wybrać? Co do kanapy, musi być słodziutka i różowa. Więc ponownie, bo już w kilku odcinkach ją używałam, wybiorę sobie tę. Bardzo fajnie wygląda. Z tyłu przydałyby się jakieś meble. Dajmy znowu ten regał. Obok ten nieco niższy. Fajnie wyglądają. A z tamtej strony co my możemy postawić? Znowu jakąś szafeczkę? Czy będzie coś... O, jest coś różowego! Ta-dam! Taka szafka. Ależ słodko wygląda! Chociaż ta też jest fajna. Może zamiast tych regałów damy to? Nie, chyba za dużo. Chyba jednak ponownie wrócimy do tamtych. Chyba znowu wybiorę ten dywanik taki różowy, bo żaden inny mi tutaj nie pasuje. Czyli ponownie musi się tutaj pojawić różowe serduszko, jak to zwykle bywa u różowych świnek. Kwiatki już lądują na półce. Tutaj również jakieś fajne... O, właśnie doniczka! Zobaczcie, świnka, a w środku rośnie kaktus. Mamy tutaj jeszcze jakieś inne różowe gadżety, jakieś diamenciki, no i oczywiście prawdziwa, słodka, mała świnka, która wskakuje już na kanapę. Potrzebujemy jeszcze dodatków. Cóż my tutaj możemy mieć? Aparat oczywiście ląduje tutaj. Jeszcze jakieś różowe rzeczy, może jakieś jeszcze kolejne różowe pudełeczko. Możemy tutaj postawić walizkę. Mamy również jakiś fajny koszyczek. Ten koszyczek mi się podoba, może jakieś jedzonko do niego włożymy. Te na przykład lody, lemoniadę, jeszcze jedne lody i może ten przepyszny deser. I zobaczcie, jak fajnie wygląda ten koszyczek. Brakuje mi czegoś jeszcze na ścianie i wokół kanapy. Na początek przy kanapie postawimy sobie chyba jakieś pufy. Wybierzmy takie przepiękne różowe w paseczki. Jedna i druga, i może jeszcze trzecia i czwarta. No a co na środku? Oczywiście jakiś mały stoliczek. Czy znajdziemy coś różowego, czy też białego? Zobaczmy, różowy, różowy. Niestety nie ma, więc biorę po prostu ten biały. I musimy ustawić tutaj jakieś fajne różowe rzeczy. Mamy jakiś dzbanuszek w takim kolorze, praktycznie jak taka świnka. O! Chociaż to mi się bardziej podoba. Ta różowa taca. Tutaj jeszcze taki dzbanuszek. I jakieś pudełeczko. Może z jakimiś smakołykami. Nie wiadomo, co się tam kryje. Nie może zabraknąć pomponików. Wybieramy te w kolorze różowym. Pomponiki już lądują. Tadam, tadam. One nam tutaj ustroją cały sufit. Pomponik jeden obok drugiego, przesuwamy je w bok i oczywiście jeszcze jakaś lampa, musi się coś tutaj pojawić, może wybierzmy tym razem coś nieco większego. Gdzieś tutaj widziałam taką dużą różową lampę, są również lampki nieco mniejsze, ale ja bym chciała o coś takiego. Przepiękny różowy kolor, zobaczcie jak uroczo to wygląda, te dwa pokoiki do siebie idealnie pasują. Ta-dam! Skończone! Teraz zapraszamy naszą bohaterkę. O, ona ma jeszcze balony! No to balonu postawimy tutaj. Zapraszamy jeszcze słodką świnkę. No i chyba czas, aby ktoś jeszcze tutaj zamieszkał. Jak myślicie? Może ktoś w jakiejś różowej piżamce? Jesteśmy już w kreatorze postaci. Musimy tutaj przesunąć w bok, bo ja już stworzyłam mnóstwo fajnych osób, które możecie zobaczyć w innych odcinkach na moim kanale. Zaczynamy najpierw od skóry. Może zróbmy kogoś takiego bardziej różowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Brwi za to nieco ciemniejsze. Uśmiech. Włosy różowe. I chcę mieć tutaj długie włosy, zatem wybieramy jakąś fajną fryzurkę. Ta jest oczywiście fajna, chociaż może wybierzmy tę. Fajnie się prezentuje. Czy będziemy mieli jakieś śmieszne nakrycie głowy? Coś związane ze świnką? Chyba ciężko. Kokardka mi się kojarzy ze świnką. No właśnie! Świnki zawsze mają takie kokardki z tyłu albo takie zawinięte ogonki. I do tego jeszcze jakiś przepiękny różowy strój.
To jest ładne. Ale zobaczmy te piżamki, czy będzie coś różowego. To jest fajne, takie tęczowe. Ale czy będzie coś innego? O nie, nie ma tutaj, słuchajcie, takich pięknych, jak tam wisi na ścianie. Chyba kogoś tam zaraz przebierzemy w ten strój. No dobra, pierwsza osoba jest. Teraz czas na kolejną. O nie, nieco większą. Z pięknymi oczami. Z nieco ciemniejszymi brwiami. Nosek nieco jaśniejszy. Ale karnacja skóry też taka bardziej różowa. Okej, okay, teraz włosy różowe, zróbmy nieco ciemniejsze, może takie. I wybierzmy jakąś fajną fryzurkę, długie włosy albo takie kiteczki. Dobra, wybrałam, chyba to mi się podoba najbardziej, do tego jeszcze uśmiech. I znowu chyba jakaś kokarda albo jakaś opaska, może tutaj będzie coś śmiesznego. O, czapka urodzinowa! O, i taka wielka kokarda. Ona tutaj pasuje, bo nic z świnki chyba tutaj nie znajdziemy. Nic nam tutaj nie pasuje, więc teraz znajdźmy jeszcze jakiś fajny strój. Może tutaj gdzieś będzie pokazana świnka. Poszukajcie razem ze mną. Tutaj są różowe stroje, też fajnie wyglądają. Tak, zdecyduję się na jakąś bluzę, bo one mają tutaj przepiękny taki różowy kolor i myślę, że to będzie ok. No i czas teraz jeszcze na trzecią koleżankę. O nie, skóra musi być nieco jaśniejsza, duże oczy, jasny nosek, brwi z kolei nieco ciemniejsze. Robimy to w tempie ekspresowym. Do tego różowe włosy, fryzurka, znowu jakieś długie włosy, bo to jest moje ulubione. Chociaż to tutaj zaplecione na bok też wygląda fajnie. Teraz na głowę, czapka nie, kapelusz również, tutaj mamy jakieś śmieszne rzeczy, mamy na przykład kraba na głowę, ale wybierzmy może tym razem jakąś opaskę, zwykłą taką różową, okej, ta jest fajna i może znajdziemy jeszcze jakąś różową sukienkę, to przepięknie wygląda i chyba będzie pasować idealnie, a może do tego jeszcze okulary, o! Te są przesłodkie. Jeszcze tylko zmienimy jej rozmiar na nieco wyższą i gotowe. Witajcie dziewczyny, zapraszam Was do świata Toka Life World. O, tutaj są nasze trzy nowe bohaterki. Tadam, dziewczyny, zapraszam Was do najbardziej różowego pokoju, jaki sobie tylko wyobrażacie. Proszę bardzo. Tadam, tadam. No i tak, tę może posadzimy tutaj na kanapie. A Ciebie, kochana, przybiorę w tę piżamkę. O, jak słodko! Zobaczcie na to! Oj, może wylądować w łóżku od razu. Ta tutaj obok również. Ależ przysłodko. No, a tutaj dwie dziewczyny jeszcze sobie gadulą. Ona też lubi świnki. Zobaczcie, ma tutaj świnkę jednorożca nawet na spodniach. Świnki wszędzie dookoła biegają, a Wy, kochani, dajcie znać, jak oceniacie te przepiękne dwa pokoiki w stylu różowej świnki. Ja je tworząc bawiłam się świetnie, zachęcam Was również do zabawy, chwytajcie za jakieś świnki, no i bawcie się tak jak ja. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!